Czy Dzień Pszczoły mógłby się obyć bez książki, która jest podwójnie nagrodzona? Raz, ponieważ została książką roku, kiedy została wydana, była uznana za najlepszą książkę roku, a to o tyle ciekawe, że jej jury wybiera, a potem wybierają sami czytelnicy. A ta druga, największa i najważniejsza nagroda dla książki Piotra Sochy Pszczoły, to, że to jest książka, którą właściwie mają wszyscy, którzy kochają książki, kochają pszczoły, kochają świetną ilustrację i bardzo mądre, nie za wiele, nie przeładowana opowieść taka o pszczołach, to właśnie książka Piotra Sochy pod tym tytułem. Powiem Wam, że czy jest się małym, czy jest się dorosłym, to się jeszcze bardzo wiele dowie. Bo dla Was, tych najmłodszych, na pewno zaskakujące już będą pierwsze ilustracje, że ukochane dinozaury żyły wtedy, kiedy żyły pszczoły, że pszczoły pamiętają dinozaury. Być może są nawet starsze od nich. A skąd to wiemy? Na pewno gdzieś widzieliście na filmach, bo gdybyście mieli w domu, och, to byłby prawdziwy skarb, taki kawałek bursztynu, w którym zatopiona jest pszczoła. I wyobraźcie sobie, że takie bursztyny najstarsze są nawet starsze od dinozaurów. Wyobrażacie sobie? Dinozaury wyginęły, a pszczoły? Pszczoły się zmieniły, bo wyobraźcie sobie, że te pierwsze, te najstarsze pszczoły były mięsożerne. Pszczoły przeszły na wegetarianizm. Bardziej pszczoły przylatywały do kwiatów, w tym kwiaty stawały się piękniejsze, smaczniejsze i dzisiaj jest taka cudowna strona o tym, jak kwiaty przywołują, bo wszystkie te kolory, to wszystko, co się dzieje teraz, kiedy jest wiosna, kiedy patrzycie na kwiaty, one wszystkie wołają, przyleć do mnie, tak? Przyleć. Dzięki Tobie będę mieć owoce. Spójrzcie, mówi się o tym, że człowiek nie jest w stanie żyć bez pszczół. Tego wszystkiego, no mam nadzieję, że lubicie i maliny, i truskawki, i śliwki, i gruszki, i winogrona, tego wszystkiego nie byłoby, gdyby nie było pszczół. Ponieważ pszczoły spośród wszystkich owadów, jakie zapylają, to jest aż 70%. Czyli tu jest taka znakomita strona ze zwierzętami zapylającymi. Spójrzcie, na pewno je rozpoznacie, choć czasem, kiedy biegną, wydają się takie niepozorne, prawda? Taka malusieńka biedroneczka jest nasza ulubiona, ale już jakiś taki żółczek, to się mu przyglądamy z niepokojem. Tymczasem one wszystkie są nieprawdopodobnie potrzebne. I popatrzcie dalej, jak bardzo ludzie doceniali, od jak dawna z nimi jesteśmy, może od tego zacznijmy, świadczy to, że na naskalnych rysunkach, takich sprzed tysięcy lat, są ludzie i są pszczoły. To są pierwsze ślady tego, że człowiek korzystał z dobrodziejstw pszczoły, bo tak to pewnie trzeba powiedzieć, właśnie dobrodziejstwa. W tej książce o lekach też będziecie czytać. I czy od razu miał ule, czy od razu budował całe domy dla pszczół, czy nie daj Bóg te kontenery, które jadą kilometrami. Otóż nie. Na początku byli bartnicy, czyli tak jak bartnikiem jest niedźwiedź, można powiedzieć, ponieważ on wyciąga z barci, kradnie miód. Pamiętacie Kubusia Puchatka? To jest absolutna prawda, że miód jest najlepszy, więc mi się do tej pory sądzą, miód jest najlepszy i tak jak on wspinał się po drzewach, żeby do dzikich pszczół, do miodu dzikich pszczół się dostać, tak samo wspinali się ludzie. A dziś jest już, jak wiecie, zupełnie inaczej. I jak kiedy ja byłam małą dziewczynką, jeździłam do mojej babci, to pamiętam takie ule. Dzisiaj ule i cała moda na to, żeby... Tutaj jest tak dużo wiadomości, że wszystkiego nie opowiemy, ale o, pamiętam takie domeczki właśnie i się chodziło. Pamiętam, jak się przestrzegało, bo cię urządli, prawda? Pszczoła. Pamiętam panów tak zasłoniętych i to jest to są te ule, to są te miejsca, które kocham najbardziej. Natomiast człowiek w swojej zachłanności stworzył wręcz przemysł miodowy, pszczeli i tu mi żal jest tych pszczół, które są przewożone wielkimi kontenerami. Kiedy zobaczyłam
tę stronę książki pod tytułem Pszczoły. Przypomniał mi się taki film, który został nakręcony w obronie pszczół, żeby pokazać, jacy my ludzie w tej swojej chciwości jesteśmy bezmyślni i okrutni. Ponieważ pszczoła może lecieć najwyżej 2-3 kilometry od swojego ula, żeby zbierać pyłek i żeby zbierać nektar. I wyobraźcie sobie teraz, jeżeli są kilometry jednych i tych samych migdałowców, tak jak tutaj mamy kwitnące migdałowce, ona leci, oczywiście chce jak najwięcej nazbierać, często nie ma siły wrócić. Ale jeszcze gorsze jest to, że kiedy minie okres kwitnienia migdałów, ona może lecieć kilometrami i nie znaleźć ani jednego kwiatka. No i ludzie wymyślili nie tylko te hektary jednych i tych samych roślin, bo jest im wygodnie, bo przyjeżdża potem taka wielka maszyna do łupania migdałów i tak jest po prostu najtaniej. Ale dla pszczół jest to najgorsze, ponieważ wtedy wsadza się w takich przewoźnych ulach je na wielkie kontenery i wiezie kilometrami do kolejnych wielkich upraw. I wyobraźcie sobie, że kiedy dojeżdża taki wóz, ogromnie wiele tych pszczół już nie żyje. W związku z tym dbajmy o nasze pszczoły i najcudowniej jest, kiedy jest tak jak w tym ogrodzie, kiedy spojrzycie, ten ogród będzie kwitł aż do jesieni, co chwila innymi kwiatami. Jeśli są to sady, będą kwitły i potem owocowały inne drzewa owocowe. I tak jest najwspanialej. Nie ma sensu zmieniać wszystkiego w wielki przemysł, bo być może dzięki temu kilku ludzi zyska, ale my wszyscy jako ludzie stracimy, bo my nie przeżyjemy, jeśli nie przeżyją pszczoły. Nasz świat zniknie razem z ich światem. Przypomina mi się, w tym roku był konkurs, siedzę sobie i piszę, i była tam bardzo, bardzo dobre opowiadanie Filipa Podstawka, który napisał o panu, który wszystko betonował i nagle został zamieniony w pszczoły i poczuł, jak to jest, kiedy całe miasto jest zabetonowane. O takich miejskich pszczołach też tutaj przeczytacie, bo rzeczywiście mam nadzieję, że w miastach, z których jesteście, też już jest moda. My jesteśmy w tej chwili w Warszawie i wyobraźcie sobie, że tutaj nawet na Teatrze Wielkim są pszczoły. Pszczoły są w niezwykłych miejscach. Tutaj budynek Desy na przykład pokryty jest zieloną trawą. Mam nadzieję, że tam też kiedyś będą ule, ale ule są nieopodal na Jazdowie. I w tym roku na gwiazdkę dostałam miejski miód z Ursynowa, tak się nazywał. I to jest bardzo piękne, tylko żebyśmy pamiętali, że to nie może być tylko moda chwilowa. Po prostu mamy dbać o pszczoły, mamy z nimi żyć, mamy je tak szanować, jak szanował je Bonaparte. Ten Napoleon Bonaparte chcę wam pokazać. On i Józefina, kiedy byli koronowani, ubrali się w stroje, na których były złote pszczoły. Nie złote lilijki, właśnie złote pszczoły, żeby pokazać, że pszczoła jest pracowita. Pamiętacie, mówi się pracowity jak pszczoła. Mówi się też leniwy jak truteń, ale trutnie, jak tutaj czytamy, też są potrzebne. Spójrzcie na pszczele ciekawostki. I gdyby ktoś sądził, że wie wszystko o pszczołach, to obiecuję, że coś niezwykle ciekawego tutaj jeszcze znajdzie. Ja jako przyjaciel książki, a powiedziałabym książkolub, tak jak jest miodolub, mógłże być miodolub? Może. Jest książkolub. Znalazłam na przykład wiadomość, że Sherlock Holmes był hodowcą pszczół. Wiecie kiedy? Wszyscy znamy go jako znakomitego detektywa, prawda? Otóż kiedy Sherlock Holmes odszedł na emeryturę, to wreszcie zaczął robić to, co lubił robić najbardziej. Czyli opiekować się swoimi pszczołami i został pszczelarzem. Bardzo ciekawe jest też, skoro mówiliśmy o niedźwiedziach, o tym, jak one lubią miód. I czy wiecie, że słowo niedźwiedź właśnie pochodzi od tego, że lubi miód? Po rosyjsku to jeszcze jest miedźwiedź do dzisiaj. To jest niedźwiedź od miodu właśnie, od tego, który je miód, czyli jest
miodojadem. Ale miodojad chyba brzmi gorzej od miodoluba, którym był Kubuś Puchatek, prawda? Nie pamiętajcie, każda pszczoła jest na wagę złota, jak na tym przepięknym płaszczu Napoleona. Przeczytajcie koniecznie Pszczoły Piotra Sochy.